dalszy ciąg walki. Jedziemy, koledzy, następny. 20 kilka minut. No, ta misia jest podziębiona ostro. No, z oczu jej nie leci. Zaliczyła już dwie serie zastrzyków. Jutro pojadą na trzecią serię. No, wygląda, że się wypompowały. A już leżą niektóre. Wyciągnięte. Klakierek tam. A, kochani, albinki nie ma. Albinka chyba tam na dworze. No, Romeo się położył tam i leży cały czas. O! O, kurczę! No, myślałem, że już się wypompowały, ale widzę znowu ożywienie. O, urwisy atakuje. Zyzia chyba. Jest. A Niunia z góry patrzy. Oho, zawiesiła się. Ej, muszę zabrać to, bo mi to... To dzwonienie irytuje. Ale złapał. Od tyłu. Misia taka. Zadziora. Jest. Atakuje Zyzia. Zyzio prycha. Kiedyś były walki, ale nie było tego pisku takiego, prychania. A teraz jest odgłosy jak na walce w tenisa, gdzie też tam jak serwują, czy nie odbijają, to cały czas kokrzyki. Klakierek tam siedzi, kosmetykę. Romeo leży sobie. No i jak widzicie, kochani, z dorosłych kotów, no to mamy tylko klakierka tutaj i Romeo, a resztę kotów na dworze. A dlaczego na dworze? No bo jak jest temperatura tak gdzieś 10 stopni, to one
wolą na dworze niż siedzieć w pomieszczeniu. A ile mamy? No, mamy 10,8. Kochani, tutaj. No. Idziemy zobaczyć. Na dwór. Gdzie one tam są? Te nasze kocurki. Muszę spodnie podciągnąć, bo mi to wszystko zjechało. No dobra. Pojedziemy na dwór zobaczyć. Znaczy pójdziemy. Poszukać. Gdzieś starszyzna jest. No i mamy. Mamy tutaj Baribalka. Baribal. Języczek jest? Jest języczek. Dobra. O, tutaj śpi Kleofas chyba. Dobra. Mamy. Jest Mila. Nie ma. To powinien być Basiorek. Jest Basiorek. O, wyszedł Kleofas. Chodź, kiciulku. Chodź, kicia. O, ja wyszedłem na dwór. Zobaczcie, ona też na dwór. Też na dwór. A zobaczymy tu w domku. Ktoś jest? Tu nie ma nikogo. Panie, jest. Jest. Kochani, jest. Czyli widzicie, starszyzna śpi w domkach na dworze. I zobaczcie, Albinka też widzę tutaj na dworze. W tym domku z obudowy maszyny do szycia, tej przenośnej. No nie wiem. Widzicie, takie luksusy. Bocianówka. Ona woli tutaj. Kiciulka, tutaj wolisz? A czemu ty wolisz tutaj spać? Tutaj lepiej? Tak? O, proszę. Albineczko. No nie ma tych innych. O, o, Junia przyleciała. Ale już Albinka nie dopuszcza kotów do siebie. Już je tam przygania. Junia, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Tu wchodź. Tu wchodź tam. O. Widzisz? I co? Mogłabyś tu siedzieć?
No, poszła. O, następna przyszła za mną. Chodzą jak na sznurku, jak koraliki. Usłyszą, że wychodzę, już lecą. No, zobaczymy, gdzie resztę kotków, ale już widzę cienkiego bolka tutaj. O, szlamek jeszcze bliżej. Szlamek siedzi tutaj. O, zwykle przeciąga się lew. Co szlamek? Co kiciulek? Co? O, i cienki bolek. A to kurczę, wielkie kocury. Wielkie kocury. No. Jeden drugiego się nie boi specjalnie. Widzicie? I obce koty. Zaparkano i po dachu chodzą. Się nie boją. Tak jak to koty lubią u góry. O. Jeden na drugiego patrzy. Z respektem. I co, będzie walka? E, nie. Woli ustąpić. I tak. Mamy 10,2 stopnia, kochani. Wilgotno cholernie. Brzydka pogoda. To szramek. Kiciula. O, Chińczyk idzie. No zobaczcie, ta sierota. Cały czas na dworze. Na mokrym. No, 10 stopni, to co to jest? Można siedzieć na dworze. Przejdziemy, zobaczymy tutaj. No, tutaj raczej nic nie ma. Nic nie widać. Tak jak widzieliście, kotki się pochowały w domkach. No tutaj kiedyś zawsze któryś kotek był. A teraz puste stoją. Tak zwane pustostany. No, nie ma. Co szlamek, ciuku? I tutaj też nie, chociaż kiedyś. Kiedyś była tutaj. O, nie ma. A, już. Już za mną przyleciały. Jonia. Wlazła do środka. Aha.
wstępny w las. Szlamek przyszedł. Chodzi ten szlamek teraz. Jak domowy kot za mną. Same nie przyjdą tutaj. Dopiero jak ja się kręcę, to one też. Wycieczki. Szlamek. No, krety zaczynają ryć. A Bolek górą chodzi. Ten dołem za mną, a ten górą. Co, Boluś? Kiciulku. Gdzie maluchy? Zostały tam? Czy przyleciały? Chyba przyleciały. Tutaj już widzę jednego. Co za pogoda. Siąpi. Ja się nic nie chce robić. Oho. Przyszedł Lolek. Zobaczcie. Nie było go. A, widzicie? Przyszedł. Chodź, Kicia. Zupa mleczna jest. Chodź, Kiciulku. Nie postawiłem tam zupy mlecznej, bo by deszcz napadał. Postawiłem tutaj. O. Widzicie, tu jest zadaszone. Niech kotki piją sobie. O, o. Szlamek już jest zaatakował, a Chińczyk nawet nie zareagował na niego. Ten go pacnął dwa razy. Ty, pacnąć się, pacnąć cię. Jak ja cię pacnę, to zaraz ci się odechce. No, no, ty. No. Już uciekł. Barybal to się go strasznie boi. Barybalek, Kicia, chodź. No, deszcze padają. Ostro. Kochani, a tu mamy wszędzie materiały. Jak widzicie. Ty, łobuzie. Ja ci dam. Masz nie ruszać, rozumiesz? Co do ciebie mówię?
Co to za bicie? No. Misia. Kofa, zobacz, zajął ci budę. Który to? Ej, kolego. Weź ten kuperek. A, urwis. Urwis, a nic. Będziemy się zbierać. O, przyleciały, idzie. Ja przyszedłem, one też przyleciały. I tak chodzą za mną. Nic, kończymy. 9:33.